Jutro dzień dojazdu rowerem do pracy. A czy pogoda sprzyjać nam będzie, by przenieść się z samochodu na rower? Magdalena Pecka, dobry wieczór i zapraszam na szczegóły. Jutro na pogodę w naszym kraju wpływać będzie układ wyżowy, a z południa napływać będzie ciepłe powietrze. To oznacza, że zdecydowanie pogoda sprzyjać nam będzie. Będzie dużo pogodnego nieba i słońca, a temperatura będzie dość wysoka. Od 16 do 17 stopni wskażą termometry na północy. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tu na termometrach 19 stopni. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem na krańcach zachodnich mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu, niewykluczone także, że gdzieniegdzie zagrzmi. Przejdźmy do map dla Dolnego Śląska. Noc w naszym regionie spokojna, już bez opadów. Na termometrach od 5 stopni w Kłodzku do 7 stopni w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek będzie bardzo przyjemny, pogodny i słoneczny. Druga część dnia również, jednak tak jak wspominałam, późnym popołudniem mogą pojawić się opady przelotnego deszczu, gdzieniegdzie zagrzmi. Jutro temperatura maksymalna w regionie to 18 stopni w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie 998 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Chwilami podczas burz może być porwisty, biometr korzystny, warunki drogowe dobre. Na dziś to wszystkie informacje. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.